Ewa Jarczyk, witam bardzo serdecznie. Witam także panią Annę Klugowską, kustosza sekcji dokumentów życia społecznego Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, czym właściwie zajmuje się sekcja, która tutaj na UMK funkcjonuje już 40 lat? Sekcja zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem, udostępnianiem i przechowywaniem materiałów niekonwencjonalnych. Co to znaczy? To znaczy, że dokumenty życia społecznego są terminem bardzo złożonym i wielopłaszczyznowym. Sam dokument jest trudnym terminem. On oznacza w bibliotekarstwie, jest to zapisana informacja na nośniku materialnym i znaczy to, że ta wielowymiarowość polega na tym, że dokumenty mają różną formę, ponieważ może być różny zapis tej informacji i może być on dokonany na różnych nośnikach materialnych, czyli zapis może być pismem, i to jest zapis graficzny i może być on zapisany na papierze i może to być w formie druku, ale pismo może być też odręczne i wtedy mamy do czynienia z rękopisem. Może być to również informacja przekazana w formie obrazu, zapisana bądź na papierze, bądź na kliszy fotograficznej, bądź na kliszy szklanej, albo już współcześnie na nośniku cyfrowym lub elektronicznym. I wówczas mamy do czynienia z dokumentem ikonograficznym. A tak prościej to znaczy, że mamy do czynienia z fotografiami, ze znaczkami, z naklejkami i z pocztówkami. Zapis może być też dźwiękowy i wówczas mamy do czynienia z różnego rodzaju nagraniami dźwiękowymi, również na różnych nośnikach i może być też zapis audiowizualny i wówczas mówimy o filmach. Czyli ta sekcja jest podzielona jeszcze na kilka działów, prawda, dokumentów życia społecznego? Można mówić o różnych procesach, bo sekcja, jak państwo zauważyliście, zbiory sekcji, czyli dokumenty życia społecznego, mają bardzo złożoną naturę. Są one właściwie zapisem historii i czasami jedynym świadectwem życia pewnego społeczeństwa. To jest jedno. I z drugiej strony też zbiory poddawane są różnym procesom. Procesowi gromadzenia. W zakres tego procesu wchodzi pozyskiwanie zbiorów i współpraca z instytucjami kultury, różnymi stowarzyszeniami, fundacjami, partiami politycznymi, jak i również współpraca z prywatnymi kolekcjonerami, jeżdżenie na aukcji, poszukiwanie różnych białych kruków celem uzupełnienia zbiorów historycznych. Natomiast opracowanie jest kolejnym procesem, w którym chcemy stworzyć taki system informacyjny dla użytkownika, żeby był bardzo szybki i łatwy dostęp do dokumentów, czyli po prostu katalogujemy je, sporządzamy różnego rodzaju spisy, informujemy państwa o naszych zbiorach w internecie, w katalogach komputerowych, w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Potem staramy się, żeby te zbiory były dobrze przechowywane według wszelkich standardów konserwatorskich, żeby służyły na długie lata przyszłym pokoleniom do odtwarzania naszej historii, naszej rzeczywistości. A jakimi dokumentami najstarszymi i nie tylko sekcja może się pochwalić? No, najstarsze dokumenty pochodzą z początku XIX wieku. Możemy pochwalić się pięknym dyplomem Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego z 1828 roku pod auspicjami cara Mikołaja I. Widnieją na nim nazwiska rektora uczelni, dziekana Wydziału Lekarskiego, jak i również szczęśliwego adepta nowego zawodu lekarskiego. Jest też tam dokładny spis egzaminów, który absolwent uniwersytetu
musiał zdać, żeby otrzymać tytuł lekarza. Kolejnymi takimi dokumentami mogą być druki albo formularze. Możemy pochwalić się raportem nauczycielskim z 1834 roku i później trochę późniejszym formularzem świadectwa szkoły toruńskiej. Ale zbierają Państwo również takie osobiste dokumenty, czy pamiątki rodzinne? Tak, mamy albumy rodzinne rodzin wileńskich, na podstawie których możemy śledzić migrację rodzin, na przykład z Wilna do Warszawy, gdzie się edukowały, gdzie spędzały wakacje. Są to albumy często też w formie pamiętników, bo powklejane są zdjęcia wraz z opisami. Macie również dokument z czasów II wojny światowej dotyczący Volkslisty, prawda? Mamy taki formularz, który trzeba było wypełnić w czasie II wojny światowej i mamy tutaj z terenu, z Torunia po prostu, z 1904 roku formularz wpisania na listę lojalności. I warto też powiedzieć, że wy zbieracie nie tylko materiały i dokumenty tu z Torunia, ale w ogóle, prawda, z całego kraju, no i z regionu również kujawsko-pomorskiego. Jeśli chodzi o zakres terytorialny, to w tej chwili współczesne zbieramy głównie z regionu kujawsko-pomorskiego, ze względu na to, że życie społeczne się rozwija. Dochodzą różne formy aktywności życia społecznego i musieliśmy ograniczyć profil gromadzenia, ale do połowy XX wieku zbieraliśmy z obszaru całej Polski i również z Polski rozbiorowej z XIX wieku. Natomiast jeżeli chodzi o zakres tematyczny, to zbiory można podzielić na pięć kategorii. Zbieramy Toruniana, czyli dokumenty związane z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, z biblioteką, z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, partiami politycznymi. Zbieramy również Wilniana ze względu na tradycję naszego uniwersytetu. Dokumenty związane z Uniwersytetem Stefana Batorego, wileńskich instytucji kultury, stowarzyszeń naukowych i organizacji, Kopernikana, materiały dotyczące obchodów wydań wielkiego astronoma, jak również obchodów rocznic śmierci i urodzin Polonika. Są to materiały związane z stowarzyszeniami, związkami twórczymi i organizacjami polonijnymi i emigracyjnymi. Mamy również ostatnią kategorię, to są druki konspiracyjne obejmujące lata II wojny światowej i powojenne, druki antykomunistyczne i solidarnościowe. Ale wy również szukacie cały czas, prawda, innych materiałów. Jakich wam brakuje? Bo rozumiem, że szukacie tych, które by tutaj wzbogaciły wasze zbiory. Uzupełniamy pozyskiwanie zbiorów właściwie odbywa się w drodze darowizn obecnie i kupna i staramy się uzupełniać kolekcję historyczną. Współpracujemy obecnie z wieloma instytucjami kultury w Toruniu, ale też mamy kontakt z prywatnymi osobami, które mają w swoich archiwach rodzinnych bardzo cenne zbiory i są skłonne deponować je tutaj u nas. Pani również szuka szczególnych miejsc w Toruniu, prawda? Tak. Ostatnio poszukujemy fotografii wnętrz domu profesorskiego, który znajdował się zaraz po wojnie, dom profesorski przy ulicy Mickiewicza 7 w Kamienicy. Dawny budynek tak zwanej Westy i bardzo byśmy Państwa prosili, jeżeli ktokolwiek z Was wie albo ma w swoich archiwach rodzinnych fotografie wnętrz, to bylibyśmy wdzięczni, bo uzupełniałoby to nasze zbiory, ale również moglibyśmy zrealizować kwerendy.
I szuka Pani także zdjęć basenów. Basenów, które tuż po wojnie, w latach 40. i 50. po drugiej stronie Wisły, tam gdzie obecnie jest kemping, znajdował się bardzo piękny teren rekreacyjny. Dwa baseny, jeden bardzo duży, drugi dla dzieci. I nie mamy właśnie dokumentacji, nie mamy fotografii tego basenu. A basen był bardzo dobrze skonstruowany, miał naturalną wodę z Wisły, ale była ona przepompowywana i z tego względu spełniała warunki sanitarne, może lepiej nawet jak dzisiejsze baseny. Może ten apel spotka się z odzewem naszych mieszkańców i myślę, że może na 40-lecie, bo obchody przewidujecie swojej sekcji, obchody takie rocznicowe, 40-lecia, przewidujecie już w październiku. W październiku, tak. I chciałam się zwrócić do Państwa z apelem, że życie społeczne to są oczywiście instytucje kultury, stowarzyszenia, partie polityczne, fundacje, ale również życie społeczne to jest nasze życie towarzyskie, religijne i to jest ten element naszego dziedzictwa, który jest niezbędny do poznania rzeczywistości dla przyszłych pokoleń i dlatego zwracam się do Państwa z apelem, jeżeli macie w swoich szufladach dokumenty, zaproszenia, afisze, bilety z różnych imprez kulturalnych, w których bierzecie udział, fotografie rodzinne, to warto naprawdę deponować je u nas, bo to jest to miejsce, w którym przechowamy te dokumenty dla przyszłych pokoleń do badań. I dokumenty te są niewątpliwie zapisem historii i świadectwem życia poszczególnych pokoleń. No i też takim świadectwem naszej tożsamości, prawda? Świadectwem naszej tożsamości to jest nasze dziedzictwo kulturowe, nie tylko rodziny, nie tylko regionu, ale Polski, Europy. To są takie puzzle, które w przyszłości pozwolą stworzyć cały obraz naszej rzeczywistości, bo teraz nam się może wydawać, że te dokumenty nie mają takiej wartości rynkowej, ale za 100 lat na przykład, bo zbieramy również menu restauracji, żeby wiedzieć, co jadali Torunianie w restauracjach, to też jest bardzo ważna informacja do odtworzenia historii. Dołączamy się do tego apelu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Anna Klugowska, kustosz sekcji dokumentów życia społecznego Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.